Hello guys, witam cieplutko wszystkich. Słuchajcie, jaki jest temat na dzisiaj? Temat na dzisiaj jest cedur. A więc kiedyś coś, że ja robiłem, ktoś coś prosił o klęczona, coś, czy czerwony gitar. I tam było takie, mnie tam śliczne rozwiązanie harmoniczne. Wiecie, jak na przykład był F-dur i był G-dur, no to klęczon czy seweryn szedł po te akordy stąd. To było takie śliczne rozwiązanie, wiecie. Nie grał F tutaj, czy nie grał G tutaj. Dlaczego tak się dzieje? Posłuchajcie, tutaj jest dźwięk C, okej? Okay? Więc to jest nasz cedur. Siłą rzeczy to jest podstawowa uroda gitary C. Tu mamy dźwięk D, prawda? Więc jak postawimy te paluszki tutaj, no to jest oczywiście, no tak, D jest. Tu jest E, tu jest F, tu jest G, bo tu jest G. Żeby to była jasna sprawa, skąd się to wszystko bierze. Tu nie ma żadnych czarów, tylko tu normalnie tak, taka jest uroda gitary. I słuchajcie, na początku ja zrobiłem do tego, ja myślę, że zostawię wam ten miks, to będziecie mieli sobie pograć. To jest sprawa dla początkujących. Więc na początku ja zacząłem, na początku ja zacząłem to grać bardzo funky, ale myślę, po co? Po co wam komplikować sprawę? Więc zrobiłem bardzo prościutki ten rytm. Tylko jest dwa uderzenia. Co gramy? Gramy próg pierwszy, próg szósty, próg ósmy, ok? Jakim akordem? C-dur ustawiamy, ale jeszcze dostawiamy pod trzecim palcem, czwarty palec tutaj, na trzecim progu struny G. I słuchajcie, to musimy przymrozić leciutko ten układ palców, nauczyć się go suwać wzdłuż grypu. Ok? Nauczyć się wyczuwać próg szósty i wyczuwać próg szósty, ósmy. Tu mamy nasze G, tu mamy nasze F, tu mamy nasze C. O C to wszyscy wiemy, prawda? Nawet przy ognisku ci wszyscy, którzy tylko grają. Więc tak, ja ten shape przesuwam. Ja nie rozstawiam tych palców, staram się je trzymać nienaruszone i gram tylko... I jeszcze jedna ważna uwaga, słuchajcie. Ponieważ nasze palce są na piątej i na drugiej, a pierwsza i szósta struna nie są przyciskane, więc ja niespecjalnie staram się atakować te struny skrajne. Ja staram się omijać. Jak uderzę, no to trudno, uderzę. Jak idę tutaj na szósty, ja sobie kciukiem tu dostawiam. Prawda, żeby już mi było bliżej tego F, tu ja B biorę. To też nie jest najlepsze rozwiązanie, ale to już lepiej, jak tu B to dotknę pod kciukiem, niż dotknę pustą strunę. Słyszycie? To się mes robi, bałagan. Więc ja gram tak. Tu te C, staram się uderzać te struny w środku pod palcami i to jest wtedy... Zaraz popatrzymy na prawo. Tam dam ti ta ta, tam dam ti ta ta. I dwa ghosty. Dwa uderzenia i dwa ghosty. Już sobie patrzymy spokojnie, żeby znowu, bo ja zawsze. Więc ja w tej chwili mam ten C ustawiony. Zwróćcie uwagę. Dwa razy z góry uderzam. I robię tu, tu, tu. Dół, od dołu, do dołu. Ok, mamy? Popatrzmy sobie. Mam sparaliżowaną rękę, przepraszam. Więc to jest to. Te, te, te. Dwa uderzenia z góry. Słuchajcie, to ważne, bo jestem w stanie powiedzieć wreszcie. Ja nigdy tego nie umiem opowiedzieć. Dwa z góry.
z góry, z dołu, w dół. Od dołu, od góry, od dołu. Down, down. Prawda? Już będziemy widzieli, to jest łatwy grób. Więc proszę sobie poćwiczyć w ten sposób. Nie patrzcie na moją prawą, mi kostka. Nie dam rady kostki, kostka ucieka z ręki. Więc tu to wiecie, nie ma żadnego grania. Jeszcze raz sobie popatrzmy, to jest tylko prawda. Cium, cium, dwa z góry. Szósty. Troszeczkę dociskamy tu. Piąty. Pierwszy. I tu ósmy. Słuchajcie, jeżeli chcecie bardziej, to możecie. Możecie sobie nabijać własny rytm, prawda? Ale tak jest najprościej, żeby opanować, prawda? Dwa uderzenia i ghosty dwa, ok? Żeby to, żebyście to sobie tylko. Że to będzie fajnie, jeżeli sobie ogracie ten rytm. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Zeb Bach był tutaj. Take care, guys. Bye, bye.